dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Zoom na forum. A tak jak Maja już wspomniała, naszą gościnią dzisiaj jest Izabela Sekulska, która od 2019 roku zajmuje się ochroną dziedzictwa żydowskiego, głównie w swoim rodzinnym mieście Mielcu. Jest założycielką grupy Majsztetele Mielec, w której gromadzi osoby działające wspólnie na rzecz pamięci, wraz z nimi dba o cmentarze żydowskie, miejsca pamięci, ale również skupia się na działaniach edukacyjnych, prowadzi blog o historii miejscowej społeczności żydowskiej. Izo, bardzo dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Wiem, że jesteś ciut zdenerwowana, zestresowana, ale naprawdę wszystko będzie dobrze. I tak naprawdę chciałabym oddać Ci głos, byś opowiedziała nam o żydowskiej przeszłości Mielca, o najważniejszych czy niektórych chociaż postaciach związanych ze światem żydowskiego Mielca, ale również o swoich działaniach i działaniach Twojej grupy. Także oddaję głos do Tarnowa, jak się dowiedziałem. Tak, do Tarnowa. Dziękuję, Bartku. I ja w ogóle na początku chciałam podziękować Forum Dialogu i Bartkowi Duszyńskiemu za zaproszenie do tego spotkania. Dla nas w Mielcu, dla grupy Majsztetele Mielec to jest wyróżnienie. Myślę, że wszyscy tak to odbierają. I przy okazji chciałam podziękować wszystkim osobom, które gdzieś tam na tej mojej drodze do przywracania pamięci w Mielcu się pojawiły, które mi pomagają, wspierają w różny sposób. I dzięki którym również jestem w miejscu, w którym jestem w tej chwili i pamięć o mieleckich Żydach jest w miejscu, w którym jest. Bartek powiedział, że łączymy się z Tarnowa, bo ja w Tarnowie mieszkam, nie mieszkam w Mielcu. W Mielcu się urodziłam, nie mieszkam w Mielcu, no powiedzmy od momentu wyjazdu na studia, a tak na stałe od 1996 roku, kiedy skończyłam studia i zamieszkałam w Tarnowie. Ale do Mielca cały czas wracam i to moje serce jest tak w większej części mieleckie, na pewno. I zawsze mam taki problem, jak ktoś mnie pyta albo przedstawia i mówi na przykład Iza z Mielca, to ja dodaję Iza Tarnowa albo Iza z Tarnowa, to Iza z Mielca. Tak to wygląda, bo tak to czuję. Czuję się taka momentami rozdarta między tymi dwoma miastami. Mielec. Jeśli oglądają nas osoby spoza Mielca, to ja może troszeczkę o samym Mielcu opowiem, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest za miasto, gdzie to miasto leży. Mielec jest miastem położonym w południowo-wschodniej Polsce, w dawnej Galicji. W tej chwili to jest województwo podkarpackie, co też dla mnie jest takie trudne trochę, bo ja się urodziłam w województwie rzeszowskim i cały czas myślę o tym województwie rzeszowskim, to Podkarpacie jakoś tak jeszcze mi się nie utrwaliło, no ale mamy województwo podkarpackie i co? No i z czym się kojarzy Mielec przeciętnemu mieszkańcowi Polski? Ostatnio byłam na spotkaniu pewnym w Zielonej Górze i tam usłyszałam, jedna pani, z którą się spotykałam, powiedziała, że tam w Mielcu jest drużyna koszykarska. No nie. Więc Mielec przede wszystkim kojarzy się, myślę, przeciętnemu mieszkańcowi Polski z samolotami i ze Stalą Mielec, czyli z drużyną piłki nożnej Stali Mielec. I to są bardzo prawidłowe skojarzenia, dlatego że fabryka samolotów, która powstała w Mielcu w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, to jest coś, co pozwoliło Mielcowi rozwinąć się, zwłaszcza po II wojnie światowej, ale to jest też fakt, który bardzo wpłynął na wojenną historię Mielca, ale o tym porozmawiamy później. I te samoloty w Mielcu zawsze gdzieś tam były i są obecne i dla mnie dzieciństwo to był dźwięk samolotów. Ja jak wyjechałam do Krakowa na studia, to mi bardzo brakowało tego dźwięku samolotów. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to ja też jestem kibicką, to muszę powiedzieć przy okazji i ci, którzy mnie znają lepiej, to wiedzą, że ta piłka nożna w moim życiu była obecna od urodzenia, bo mój ojciec Ryszard był piłkarzem właśnie w Stali Mielec, tej drużyny mistrzowskiej, która jest dumą Mielca. I przypomniała mi się jeszcze taka historia odnośnie położenia Mielca. Słuchałam niedawno w Muzeum Polin wywiadu udzielonego
dla Fundacji Shoah Foundation przez Mielczankę Esterę Altman z domu Korzennik, która nie urodziła się w samym Mielcu, urodziła się we wsi Cyranka, która kiedyś była odrębną miejscowością, w tej chwili to jest część Mielca, a potem Estera mieszkała w Mielcu i pani przeprowadzająca wywiad zapytała ją, a gdzie leży Mielec? I Estera wtedy powiedziała, że Mielec leży koło Cyranki, koło Krakowa. Więc to takie było bardzo, bardzo fajne, że to nie Cyranka koło Mielca, tylko Mielec koło Cyranki. I ten Mielec pewnie wielu osobom kojarzy się tak bardzo nowocześnie, ale ta historia Mielca to nie jest, nie zaczęła się w momencie, kiedy powstał Centralny Okręg Przemysłowy, ani nie zaczęła się wtedy, kiedy powstała drużyna piłkarska. Zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Zaczęła się, jeżeli chodzi o historię miasta, w 1470 roku, bo wtedy został wydany akt lokacyjny. I Mielec miał się w ogóle nazywać Nowym Targiem, o czym przeczytałam, nie wiedziałam tego, przeczytałam o tym niedawno i to też mnie dosyć mocno zdziwiło. Zresztą muszę powiedzieć, o czym pewnie jeszcze będę mówić, że ja naprawdę nie czuję się ekspertką, jeśli chodzi o historię Mielca. Niestety sama jakoś szczególnie nigdy się tym nie interesowałam wcześniej, tak samo jak historią Żydów mieleckich. I niestety w szkole nie przypominam sobie jakichś lekcji takich, które by mówiły o tej historii lokalnej. Więc ja się teraz bardzo mocno uczę wieku, że tak powiem, dojrzałym. No i zaczniemy rozmawiać już o Żydach, bo taki jest cel naszego spotkania. Więc Żydzi w Mielcu pojawili się mniej więcej 100 lat po tym, jak Mielec został miastem. I pierwsze wzmianki o Żydach występujące gdzieś tam w księgach pochodzą z roku 1573. I wymieniona jest taka żydowska para, małżeństwo Izrael i Barbara, z tym, że to imię Barbara, zwłaszcza u naszego Scotta Gencera, który jest potomkiem Żydów mieleckich i wspaniałym naszym naprawdę pomocnikiem, ponieważ on buduje drzewa genealogiczne rodzin mieleckich. Zbudował ich niesamowitą ilość. Scott twierdzi, że to nie mogło być imię Barbara, że to najprawdopodobniej była taka wersja spolszczona, imienia być może Bejla, tak podejrzewa. Ta liczba Żydów w Mielcu rosła systematycznie. Takie pierwsze dane, oprócz tych, o których powiedziałam, to pochodzą z 1662 roku. Tam zanotowano, że było w Mielcu około 20 rodzin żydowskich, które płaciły podatki w Mielcu. Natomiast potem, na przestrzeni kolejnych lat, to się kształtowało różnie, ale bywały momenty, że ta ludność żydowska to była mniej więcej połowa ogólnej liczby mieszkańców miasta, a czasem nawet ta liczba przekraczała tę połowę, więc była to bardzo pokaźna żydowska społeczność. Ona była początkowo bardzo biedna, nie miała swojej gminy żydowskiej. To społeczeństwo żydowskie Mielca należało do gminy opatowskiej. W momencie, kiedy zaczęła się ta gmina konstytuować, to Żydzi postanowili wybudować swoją synagogę. Wiadomo, jeżeli już była gmina, to trzeba było mieć synagogę, ale nie mieli pieniędzy. I tu jest taka ciekawostka, że pożyczyli pieniądze od proboszcza Mieleckiego, Sebastiana Głębockiego, więc no, wynika z tego, że te dwie społeczności tutaj żyły ze sobą w miarę dobrze, jeżeli do takiego faktu doszło, i została wybudowana pierwsza synagoga drewniana, która niestety w 1856 roku, ile dobrze pamiętam, spłonęła, bo Mielec na przestrzeni lat trawiło sporo pożarów, a że budynki były drewniane, no to niestety płonęły. I w miejsce tej synagogi drewnianej została postawiona synagoga murowana. Przepiękna synagoga. Ja ogromnie, ogromnie żałuję, że jej nie ma. I czasem jak stoję w miejscu, gdzie jest, próbuję sobie wyobrazić, co by było, gdybym stała przed tą piękną synagogą z dwiema maurytańskimi wieżami. Niestety nie zachowały się zdjęcia synagogi z jej wnętrza. Ale są bardzo takie szczegółowe opisy, głównie zamieszczone w Księdze Pamięci Mieleckiej.
które mówią o tym, jak piękne były polichromie w mieleckiej synagodze, przedstawiały sceny biblijne, motywy roślinne, zwierzęce. I tutaj ważna uwaga, że autorem tych polichromii w synagodze mieleckiej był miejscowy artysta samouk Isaac Penihel, który mieszkał bardzo blisko synagogi, dosłownie no, tuż obok, więc ja zawsze sobie myślę, że miał bardzo blisko do pracy. I w synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej, kto był, to zapewne to widział, pięknie odnowionej, znajdują się polichromie, które najprawdopodobniej namalował właśnie nasz mielecki Isaac Penihel, więc można sobie wyobrazić, jak te polichromie wyglądały w naszej synagodze. Ta społeczność mielecka żydowska podczas zaboru austriackiego no, była już na tyle liczna, że można tutaj mówić, że był to sztetl, taki typowy sztetl właśnie z synagogą, z cmentarzem, ze sklepami, z warsztatami rzemieślniczymi, z małymi przedsiębiorstwami. Była inteligencja żydowska, która zasiadała w Radzie Miasta. O, tu widzimy na fotografii, był klub sportowy Maccabi Mielec, który powstał w 1919 roku i nawet mówiąc kolokwialnie, dorobił się swojego stadionu chyba w 1934 roku. Były przeróżne organizacje żydowskie, była biblioteka żydowska, były organizacje sionistyczne, organizacje młodzieżowe. I można by długo opowiadać o tej części historii Mielca, która jest, myślę, tak dosyć słabo wspominana, i to jest wszystko do nadrobienia również ze mnie i przez naszą grupę, myślę. Na razie my się głównie skupiamy na Holokauście i na tym, co w Mielcu jest do zrobienia w kwestii upamiętnień, ale opowiedzenie o tej historii przed zagładą wydaje mi się też bardzo ważne. I można by było długo, długo opowiadać, no ale muszę tę część naszego spotkania już powoli kończyć, więc chciałam powiedzieć o jednej organizacji, która w Mielcu działała i która bardzo, bardzo mnie osobiście poruszyła i wzruszyła, bo to była organizacja Kobieta, więc w kobietach mieleckich, Żydówkach moc, wielka, duże, mała, założyły organizację, która miała na celu pomoc biednym. I przeczytam fragment wspomnień Tilly Porszczim, która była jedną z założycielek tej organizacji. Napisała tak. Społeczności Mielca, tak jak w każdej innej grupie, ludzie biedni i chorzy byli problemem. Aby móc pomóc im w trudnej sytuacji, grupa kobiet wolontariuszek zorganizowała się i zaczęła pracować na ich rzecz. Panie się spotykały co tydzień, analizowały sobie sytuację w Mielcu, analizowały to, komu potrzebna jest pomoc i pomagały. Oczywiście pozyskiwały donatorów. Pomagały na przykład biednym dziewczętom, które no nie miały szansy z racji nieposiadania jakiegoś posagu w zamążpójściu, więc pomagały w tym zamążpójściu, pomagały potem w zorganizowaniu wesela, pomagały jak urodziły się dzieci. I to wydaje mi się niezmiernie ważne, że taka organizacja w Mielcu istniała, bo to pokazuje, że przeczy trochę takim naszym wyobrażeniom o tym, że ta kobieta żydowska była taka bezwolna, może trochę w takich ultraortodoksyjnych środowiskach to może trochę inaczej wyglądało, ale w Mielcu było wiele kobiet, które prowadziły sklepy, które udzielały się w różnych organizacjach i to jest dla mnie takie bardzo budujące, że takie mielczanki w Mielcu mieliśmy. No to tyle chyba, jeśli chodzi o tę pierwszą część Bartku. Tutaj jeszcze Bartek pokazuje właśnie zdjęcia Mielczan. Przejdziemy do tej części, w której Bartek poprosił mnie, abym opowiedziała o jakichś ważnych osobach z Mielca. Zastanawiałam się, o kim opowiedzieć, i wybrałam osoby ważne dla mnie, osoby, o których no, mogłabym też opowiadać tutaj godzinami, ale nie mogę, muszę zrobić to w jakiś bardzo telegraficznym skrócie, ale tych z Państwa, którzy chcieliby się coś więcej dowiedzieć na temat tych osób, to ja zapraszam na mojego bloga
ponieważ ja o każdej z tych osób pisałam tekst, dlatego te ich życiorysy dosyć dokładnie poznałam i zaręczam, że to są ciekawe teksty i to są fascynujące życiorysy i warto z nimi się zapoznać. Pierwszą osobą, o której chciałam opowiedzieć, jest kobieta. To też mnie bardzo cieszy, że mogę opowiadać właśnie o Mielczankach, jako kobieta, o kobietach. Berta Lichtig z domu Korzennik. Wspominałam wcześniej o jej siostrze Esterze. One obydwie ocalały z zagłady. Nie tylko one zresztą ze swojej rodziny, ale no nie cała rodzina ocalała, niestety. Berta była z wykształcenia nauczycielką. Nie urodziła się w Mielcu, urodziła się w Otwinowie, tutaj niedaleko Tarnowa, nad Dunajcem, ale rodzina przed wojną przeprowadziła się pod Mielec do Cyranki, potem do Mielca, a Berta przed wojną przez dość długi okres wraz ze swoimi dwiema siostrami mieszkała w Kutnie, bo tam po prostu znalazła pracę jako nauczycielka i tam po prostu zamieszkiwała. Powróciła do Mielca wraz z wybuchem wojny. Powróciła ze swoją córką Ruth, która tutaj też jest widoczna na zdjęciu. Natomiast chłopiec, którego Państwo widzą na zdjęciu, to jest jej syn Józef, który urodził się już w czasie wojny i wedle mojej wiedzy jest ostatnim urodzonym w czasie wojny mieleckim Żydem żyjącym. Bo Józef, jak mi się udało dowiedzieć, żyje, mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. I Berta, dlaczego ja chciałam opowiedzieć o Bercie? Bo uważam, że bez Berty nasza wiedza na temat tego, co się działo w Mielcu w czasie II wojny światowej, byłaby dużo, dużo uboższa. Berta bowiem po tym, jak przeszła tę swoją straszną wojenną drogę, bo została wywieziona w czasie deportacji z Mielca, potem udało jej się dzięki pomocy swojej późniejszej bratowej Polce, Józefie Bogusz, zresztą odznaczonej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, udało jej się wydostać z obozu, z getta przejściowego, w którym była. No jej koleje losu, tego jej ocalenia są bardzo, bardzo bogate, więc nie będę tego teraz opowiadać. Berta po wojnie wróciła do Mielca, wróciła wraz ze swoją rodziną, tą, którą ocalała. Przez jakiś czas w Mielcu mieszkała. Mielec ostatecznie opuściła, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ale zanim wyjechała, pracowała jako sekretarz w Powiatowym Komitecie Żydowskim i pracowała w Żydowskiej Komisji Historycznej. Jak niektórzy z Państwa zapewne wiedzą, Żydowska Komisja Historyczna przekształciła się potem w Żydowski Instytut Historyczny. Berta spisywała relacje świadków, sama napisała, o ile dobrze pamiętam, dwie lub trzy relacje swoje, osobiste, jedna z nich jest bardzo obszerna i ja czuję taką głęboką wdzięczność, że ona to zrobiła. Czasem sobie myślę, jak się jej to udało, po prostu tak szybko, zaraz po wojnie, po takich strasznych przeżyciach, bo ona straciła w czasie wojny męża, straciła rodzeństwo, widziała okropne rzeczy, które potem opisała, jak psychicznie dała radę po prostu przeżywać to tak jakby powtórnie. Więc ja jestem głęboko Bercie wdzięczna. I myślę, że wszyscy w Mielcu powinniśmy być jej wdzięczni, bo nasza wiedza bez niej byłaby dużo, dużo skromniejsza. To tyle o Bercie. Teraz chciałam opowiedzieć o drugiej pani. To jest zdjęcie powojenne. Pani nazywała się Ita Weissman. Urodziła się jako Ita Weissman, córka Mojżesza Weissmana, którego Państwo wcześniej widzieli na zdjęciu, i Pini Weissman. A po wojnie przyjęła imię Irena, przechrzciła się i nazwisko po swoim mężu Buś. Dlaczego chciałam opowiedzieć o Icie? Chciałam o niej powiedzieć, dlatego że ja o Icie bardzo dużo, zanim dowiedziałam się o historii Żydów mieleckich, to gdzieś tam słyszałam o Icie bardzo dużo. O Icie opowiadano jako o ostatniej mieleckiej Żydówce. I ona była dla mnie jakimś symbolem, jest dla mnie symbolem takiego życia rozdartego na pół,
bo urodziła się w Sztetlu, w żydowskiej rodzinie, religijnej rodzinie. Straciła całą rodzinę w czasie wojny, a potem musiała funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości, w rzeczywistości bez Żydów, bo większość Żydów z Mielca wyjechała spośród tych, którzy ocaleli i powrócili po wojnie do Mielca. Została, myślę, w bardzo trudnej sytuacji, pomimo że miała u swojego boku wspierającego, kochającego ją męża, męża Tomasza, który zresztą uratował ją z zagłady, został odznaczony medalem Sprawiedliwości wśród Narodów Świata. Ale ja wiem, ja myślę, że jej było mimo wszystko bardzo ciężko, pomimo tego wsparcia ze strony męża i potem dzieci, urodziła trójkę dzieci. I opowiadam o niej też dlatego, że u nas z nami w grupie jest Kazimierz Buś, który mam nadzieję, że nas ogląda. Pozdrawiam Kazimierza, syn Ity, który jest mi też bardzo bliską osobą. Ja ilekroć jestem na cmentarzu i odwiedzam grób mojej mamy, dostępuję też do Ity, Ireny i Tomasza, bo jakoś są mi bardzo bliscy. I zawsze o niej myślę jako o Icie Irenie. Nigdy nie myślę jako o Icie tylko albo o Irenie. Dla mnie to, że to jej życie musiało się tak jakoś tragicznie podzielić, takie dwie rozdarte tożsamości, jest czymś bardzo, bardzo przejmującym. Myślę o niej z taką dużą czułością. Ita musiała się rozstać z rodzicami. Najprawdopodobniej to się stało w obozie przejściowym w Bełzie. Jest takie wspomnienie Mielczanki Bogumiły Gajowiec, która się przyjaźniła z Itą, i ona opisuje to w taki sposób, że mama Ity nie mogła się pogodzić z tym, że Ita odchodzi, bo wiedziała, że jeżeli skorzysta z pomocy Tomasza, to najprawdopodobniej przejdzie na chrześcijaństwo, i dla niej to było takie niedopuszczalne. Nie pożegnała się z córką, pożegnał się z córką ojciec, i ta dosyć często po wojnie o tym mówiła. Na pewno to było coś, co gdzieś tam głęboko w niej tkwiło. Więc ja bym bardzo chciała, żebyśmy wszyscy Itę wspominali. Zresztą jest w Mielcu bardzo ciepło wspominana. Pracowała po wojnie w sklepie chyba z materiałami, z tekstyliami, i bardzo dużo osób ją pamięta i wspomina. Ja wiem, że po wojnie Icie nie było zbyt łatwo, bo spotykała się też z antysemityzmem, z tym się spotykały też jej dzieci. Tym bardziej jestem pełna podziwu, że zdecydowała się w Mielcu zostać. I dziękuję, że była, i dziękuję Kazimierzowi, że też o niej mi opowiadał i pozwolił mi na to, żebym mogła napisać o niej tekst. Kolejną osobą, o której chciałam opowiedzieć, jest Moshe Borger. To jest też osoba mi bardzo, bardzo bliska. Mężczyzna urodzony w Mielcu przed wojną, oczywiście, z którym po raz pierwszy zetknęłam się, czytając książkę Rochelle Zeidel. No to jest to, że ta książka o Mielcu, napisana przez amerykańską Żydówkę, powstała. To jest też niewątpliwa zasługa Moshe, zasługa tego, że kiedyś tam Moshe spotkał się z autorką w Jerozolimie, w synagodze, zaczęli rozmawiać o Mielcu. Rochelle Zeidel zainteresowała się Mielcem i napisała książkę po angielsku o Mielcu, co jest takie dosyć niezwykłe. I Moshe napisał dziennik, który jest zdeponowany wraz z jego wspaniałą kolekcją innych rzeczy, o których też za chwileczkę opowiem, w Instytucie Yad Vashem. Ten dziennik zaczął pisać, mając lat, o ile dobrze pamiętam, 17, chyba to był 1937 rok. On się tak zaczynał, jak tutaj Państwo widzą na zdjęciu. Zaczął go pisać w dzień chyba urodzin czy imienin, już urodzin chyba prezydenta Ignacego Mościckiego. Wspominał o tym w tym dzienniku. Dziennik jest fantastyczny. Dziennik jest napisany przepiękną polszczyzną. Napisany jest z wielką dojrzałością, mądrością, analizą sytuacji politycznej na świecie przed wojną. Niesamowitą, wręcz po prostu niewiarygodną, jak na takiego młodego chłopca.
Jest pełen opisów różnych jego perypetii miłosnych. I ja ten dziennik na prośbę Scotta Genzera przepisywałam z tej formy, z tego rękopisu do pliku internetowego, do pliku tekstowego. I dzieliłam się z tymi fragmentami, które spisywałam z członkami naszej grupy Majestatele Mielec na Facebooku. I powiem tak, że jak kończyłam, to trwało chyba 3 miesiące, jak ostatni odcinek prezentowałam, to czułam się, jakbym się musiała rozstać z Moshe. Poczułam jakąś taką wyjątkową z nim relację. Moshe pozostawił w Yad Vashem nie tylko ten dziennik, ale pozostawił niesamowitą, nieprawdopodobną kolekcję przedwojennych zdjęć z Mielca, ale też zdjęć powojennych, listów pisanych, to jest coś też nieprawdopodobnego, listów pisanych nawet przez jego siostry, które zostały wywiezione, deportowane z obozów przejściowych i inne osoby. To się zachowało dzięki gospodarzom, u których mieszkał ojciec Moszy, wynajmował u nich mieszkanie. To też tak jakby osobna historia do opowiedzenia. I oprócz tych listów są tam też różne dokumenty, dokumenty z czasów wojny, dokumenty powojenne. On po prostu cały czas się bardzo czuł związany z Mielcem i gromadził te dokumenty, gromadził zdjęcia. Jest to coś nieprawdopodobnego, pozwala nam też naprawdę tą naszą wiedzę o mieleckich Żydach bardzo, bardzo uzupełniać dzięki jego kolekcji. I myślę, że wiele mu zawdzięczamy. Ja myślę, że o Moshe będziemy mówić jeszcze nie raz. Może kiedyś uda nam się jego dziennik wydać, bo jest tego wart. Naprawdę literacko też jest to coś wspaniałego. Mówię to jako miłośniczka literatury, że naprawdę czytało mi się to fantastycznie. I dla mnie taką wielką radością było też to, że ja w którymś momencie udało mi się odnaleźć wnuczkę Moshe, Ofirę, która mieszka w Izraelu i która też przekazała mi wspomnienia Moshe. To jest bardzo, bardzo cenne takie właśnie nasze połączenie tutaj mielecko izraelskie. Ofira wspominała, że dziadek za każdym razem, kiedy się spotykali, to wspominał Mielec i Wisłokę, rzekę Wisłokę, nad którą leży Mielec i którą wszyscy mielczanie żydowscy bardzo, bardzo wspominają. To też jest takie bardzo wzruszające. Przechodzimy do To następnej postaci. jakbyś mogła tylko tutaj powiedzieć nam, gdzie jeszcze widzimy Moszę na tych zdjęciach. Może tutaj ten wyższy na zdjęciu po lewej stronie to jest ten wyższy w ciemniejszym garniturze, a na tym zdjęciu ja nie widzę teraz tego zdjęcia, ale on jest drugi od prawej. W takich pantalonach, z tego co pamiętam, dosyć ciekawych. Tak? To jest Moshe jeszcze z czasów, tutaj pewnie, tu na pewno jest gimnazjum, bo jest czapka gimnazjalna, Moshe jest absolwentem Mieleckiego Gimnazjum, był zresztą niesamowity człowiek, z tego co mi opowiadała wnuczka, znał kilka języków, poliglota, erudyta, interesował się do końca swojego życia tym, co się dzieje na świecie, mieszkał najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem w Izraelu, ale sprowadzał mieszkając w Izraelu gazety z Ameryki, cały czas czytał, cały czas analizował sytuację polityczną. No, bardzo ciekawa osoba. No, ale mogłabym bardzo długo o nim mówić, tak, bo jest mi bardzo bliski, a nie mamy tyle czasu. Kolejną osobą jest Leib Salpeter i to jest też taka bardzo, bardzo ciekawa historia, bo ja w którymś momencie, to było chyba w ubiegłym roku, postanowiłam sobie jeszcze raz przeglądać listę Schindlera, bo mieliśmy na tej liście kilka osób z Mielca i poszukać, czy czasem gdzieś tam ktoś się jeszcze nie, z tego Mielca nie znalazł na liście. I poszłam takim tropem, że wypisałam nazwiska, które mi się kojarzą mielecko, a potem w różnych archiwach szukałam czegoś na temat tych osób. W taki sposób trafiłam chyba na trzy kolejne osoby z Mielca. A jedną z nich był właśnie lub Leon, bo takiego imienia też używał, Salpeter. No i co? No i to była niesamowita historia, bo kiedy wpisałam jego nazwisko w wyszukiwarkę internetową, nagle otworzyła mi się jakaś nieprawdopodobna ilość stron, odniesień do różnych muzeum, do relacji złożonej w Żydowskim Instytucie Historycznym, bardzo obszernej, Muzeum Yad Vashem, Muzeum w Stanach Zjednoczonych, w Krakowie,
uniwersytetów, jakichś prac doktorskich i w ogóle. I pomyślałam sobie, to był, że tyle na jego temat jest w internecie, a my w Mielcu nic o nim nie wiemy, a on się urodził w Mielcu. Okazało się, że Leib był rzeczywiście osobą, która urodziła się w Mielcu, ale potem skończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed wojną mieszkał w Krakowie, był współwłaścicielem apteki, był syjonistą, bardzo znanym syjonistą, pełniącym różne ważne funkcje w organizacjach syjonistycznych i był członkiem gminy żydowskiej, krakowskiej, a w czasie wojny został członkiem Judenratu. No, nie każdemu się może to dobrze kojarzyć, ale Leib w tym Judenracie zajmował się opieką społeczną, kierował Wydziałem Opieki Społecznej i był bardzo, bardzo wyczulony na ludzką biedę, na krzywdę. Myślę, że miał dobry przykład w domu, bo jego ojciec też znana postać w Mielcu. Jak zaczęłam się doszukiwać tych różnych koneksji, okazało się, że jego ojcem był Lejzol Salpeter, który był znanym przedsiębiorcą, ale był też donatorem żydowskiego sierocińca, więc myślę, że gdzieś tam Leib właśnie w domu czerpał te dobre wzorce i był uczulony na tą ludzką krzywdę. I co? I on rzeczywiście w czasie wojny bardzo aktywnie działał w tym Judenracie, próbował pomagać tym biednym osobom. I ja przeczytam dwa wspomnienia o Lejbie, bo myślę, że warto, króciutkie, że warto je przeczytać. Tadeusz Pankiewicz, zapewne większość Państwa wie, kto to był, legendarny krakowski farmaceuta, sprawiedliwy wśród narodów świata, tak wspominał naszego mieleckiego Lejba. Na moje wielokrotne zapytanie, dlaczego nie uciekł z getta, odpowiadał mi, że choćby miał sposobność i mógł to uczynić, to nigdy tego nie zrobi. Zostanie ze wszystkimi do końca. Tego, co postanowił, dotrzymał. Został i przetrwał, przeżył klęskę niemiecką. I drugie wspomnienie, to wspomnienie cytuje Katarzyna Zimmerer w książce Kronika zamordowanego świata. I to też jest niezwykłe, że pani Katarzyna sporo fragmentów tej książki poświęciła właśnie naszemu Leibowi. Wielki optymista, przepowiadał rychłą klęskę Niemiec i odzyskanie wolności. Pełen wiary w lepszą przyszłość, biegał niestrudzenie, zawsze uśmiechnięty, za potrzebami swych podopiecznych. Znajdował duże zadowolenie w niesieniu pomocy potrzebującym. Jak już powiedziałam na wstępie, Leib znalazł się na liście Schindlera, dzięki temu przetrwał. I on też zasłynął tym, że on próbował pomóc Schindlerowi po wojnie. Podpisał list taki, który miał przedstawiać Schindlera właśnie w takim pozytywnym świetle. I to też do takich wiadomości można dotrzeć, przeglądając internet, nawet do fragmentów tego listu. I co jeszcze niezwykłe w całej tej historii? W całej tej historii niezwykłe jest jeszcze to, że jak się okazało, jak zaczęłam badać historię Leiba i jego rodziny, okazało się, że nasza koleżanka z grupy mieszka w domu, w którym mieszkała właśnie rodzina Salpeterów, więc ja odwiedzając ją mogłam przejść się schodami, mówiłam do niej, popatrzcie tymi schodami, ten nasz Lejb pewnie kiedyś wędrował. To też jest dla nas takie bardzo niezwykłe. I ostatnią osobą, o której chciałam opowiedzieć w tej części, to jest Abba Penichel Abraham właściwie, artysta urodzony w Mielcu. Syn Izaaka Fenichela, o którym wspominałam, czyli tego pana, który malował polichromię w synagodze mieleckiej. Abba był grafikiem, był malarzem. Legenda głosi, że był przyjacielem Szagala. Namalował zresztą jego portret i to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że ja ostatnio dostałam taki dokument od osoby z Francji, która nazywa się Fenichel właśnie. Dokument to jest podanie o wydanie wizy francuskiej do konsulatu francuskiego, więc to jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście Abba w tej Francji był i poznał Szagala. On przed wojną pracował też w Tarnowie, to też jest dla mnie taka ciekawa informacja, pracował w gimnazjum w Tarnowie. Niestety większość jego rodziny w czasie wojny zginęła, w tym również jego pierwsza żona i Abba po wojnie z Mielca
ostatecznie zamieszkał w Izraelu. Tutaj na zdjęciu widzą Państwo artystę, ale widzą też namalowaną przez niego płonącą synagogę. On najprawdopodobniej tego nie widział, namalował to, co sobie wyobraził. Wiele prac Abby znajduje się w muzeach krakowskich. Jedna praca czy dwie znajdują się w Muzeum Regionalnym w Mielcu, w Muzeum w Bieczu, no ale większość tych prac znajduje się w Izraelu. On po wojnie też przez jakiś czas pracował w Żydowskiej Komisji Historycznej, tam był też ilustratorem. I co ważne, dlaczego o nim opowiadam? Nie tylko dlatego, że był artystą, ale dlatego, że jest chyba jedynym Żydem, o którym Mielec po wojnie chciał pamiętać. I w 2017 roku skwer w pobliżu domu, w którym mieszkała rodzina Penichelów, nazwano właśnie imieniem Abby, z inicjatywy, o ile dobrze pamiętam, pana chyba radnego Jerzego Krawczyka, nie wiem, czy nie przekręciłam nazwiska. Wiem, że to budziło kontrowersje niektórych radnych, nawet niektórzy podnosili to, że on w ogóle nie urodził się w Mielcu. No to nie jest prawda, bo widziałam to podanie do konsulatu francuskiego i bez wątpienia Abba urodził się w Mielcu. I to tyle, jeśli chodzi o tę część opowiadania o postaciach mieleckich. Teraz przejdziemy do części, która jest taka najbardziej bolesna i o której ja myślę, że najwięcej wiem, bo to w tej chwili jest coś, co najbardziej mnie porusza, coś, co najbardziej mnie motywuje do działania, czyli to, co się stało w Mielcu w czasie II wojny światowej. Mielec dosyć szybko został zaatakowany przez Niemców z uwagi na tą fabrykę samolotów, o której wspominałam i mówiłam, że nie bez znaczenia było to, że ta fabryka w Mielcu była. To był cel, który Niemcy sobie obrali już w pierwszych dniach wojny i wielu Mielczan wspomina te naloty. To są na pewno tragiczne wspomnienia. Wspominało w różnych materiałach. I dosyć szybko Niemcy pojawili się w Mielcu i w przeddzień żydowskiego Nowego Roku, Rosh Hashanah, 13 września 1939 roku, doszło do takiego tragicznego wydarzenia w historii Mielca. I myślę, nie tylko Mielca, w ogóle Polski, bo był to jeden z takich większych aktów tego terroru niemieckiego, pierwszych aktów na ziemiach polskich. Niemcy skorzystali z tego, że Żydzi przygotowujący się do Rosh Hashanah zgromadzili się w synagodze, zgromadzili się w mykwie, też w rzeźni rytualnej, bo tutaj to, co widzimy, to jest synagoga już po spaleniu. Ale tam widzimy też inne budynki. Tam była właśnie mykwa, tam była rzeźnia rytualna, Beit Midrasz i po prostu niestety dokonali zbrodni, podpalając synagogę wraz z osobami, które się tam w środku znajdowały. Na temat liczby ofiar były różne domniemania, dlatego że część tych osób to były osoby spoza Mielca, to byli Żydzi, którzy przybyli do Mielca przed wojną jeszcze albo na początku wojny i właściwie trudno było oszacować tę liczbę, bo byli nieznani z imienia i nazwiska. I te liczby w różnych dokumentach, wspomnieniach oscylowały od powiedzmy 20 paru osób do nawet w jednym dokumencie 800, co jest absolutną nieprawdą. Rochelle Zeidel, o której wspominałam, ona dosyć dokładnie analizowała tę liczbę osób, które mogły stać się ofiarami, na podstawie różnych wspomnień, które się zachowały, i doszła do wniosku, że to było od 30 do 40 osób, i myślę, że miała rację, dlatego że ówczesny burmistrz Mielca Apolinary Frank podał liczbę 27 osób, a myślę, że był osobą bardzo wiarygodną, bo on akurat był osobą, która brała udział w pogrzebie tych szczątek, które pozostały po spaleniu. Te szczątki zostały pochowane gdzieś najprawdopodobniej w okolicy, właśnie w której była synagoga. Nie wiemy dokładnie gdzie. Na pewno nigdy się już nie dowiemy, może jest to teren do tej pory zabudowany. No i to było takie pierwsze wydarzenie, które na pewno społecznością mielecką
nie tylko żydowską, ale w ogóle całą społecznością wstrząsnęło. I tak to jest opisywane w różnych wspomnieniach. A potem nastąpiły lata tej okupacji niemieckiej, które były różne dla Żydów, bo zaczęły się już jakieś represje, zaczęło się oznaczanie na przykład sklepów żydowskich, zaczęły się, tak jak widzimy na zdjęciach, zaczęło się noszenie opasek, wymuszanie noszenia opasek z gwiazdą Dawida, zaczęły się roboty przymusowe, wielu Żydów musiało na te roboty się udawać. Ale jakoś ta społeczność, no zaczęły się też niestety morderstwa, bo tak też było, że gdzieś te egzekucje się odbywały, ale to nie były jakieś takie liczne egzekucje. Powołano Juden Rat pod koniec 1939 roku, ale do marca 1942 roku ta społeczność mielecka żydowska jakoś funkcjonowała. Ale przed 9 marca zaczęły się rozchodzić pogłoski o tym, że coś się będzie w Mielcu działo. I faktycznie, jak ja przeglądałam chociażby książkę Rochelle Seidel, która cytuje dokumenty niemieckie, które się zachowały, to właściwie już chyba w styczniu 1942 roku zaczęli Niemcy gdzieś wymieniać się dokumentacją, która mówiła jasno i wyraźnie o tym, że Żydzi z Mielca mają być deportowani. Dlaczego tak szybko? Oczywiście to było takie preludium do akcji Reinhardt, ale dlaczego akurat Mielec? Więc są takie przypuszczenia, że po prostu z uwagi też na tę fabrykę samolotów, że Niemcy chcieli mieć to miasto puste, mieć domy do zasiedlenia. Być może rzeczywiście, że to był powód. Nie utworzono w Mielcu getta. Nie zdążyli Niemcy utworzyć getta, chociaż, jak wspomina Berta Lichtig w swojej relacji, były takie próby podejmowane, były takie przygotowania podejmowane, nawet jakieś pomiary były dokonywane, ale to getto nigdy nie powstało. I to jest o tyle ważne, że ja na przykład spotkałam się w Muzeum POLIN gdzieś z napisem, że było getto w Mielcu. Spotkałam się na stronie wirtualnego Sztetla też z taką informacją, no ale nie było tego getta w Mielcu bez wątpienia. Może też dlatego, że Żydzi mieszkali w takim, jakby to powiedzieć, właściwie w takiej dzielnicy żydowskiej, tak? Mało było tam Polaków między nimi i łatwo było Niemcom zapewne nad nimi w jakiś tam sposób zapanować. Deportacja Żydów mieleckich nastąpiła 9 marca 1942 roku i zachowało się dużo wspomnień na temat tej deportacji, tych osób, które ocalały. Wspomnienia są wstrząsające. Ja polecam Państwu, którzy są bardziej zainteresowani historią Mielca, żeby sięgnąć do książki Sztetl Mielec Andrzeja Krępy. I w ten sposób coś więcej się dowiedzieć na temat tych mieleckich żydowskich historii. Deportacja, jak widać na zdjęciach, odbyła się w zimie. Było bardzo zimno, było bardzo mroźnie. Tak wspominają to ci, którzy uczestniczyli w tej deportacji, że już nad ranem, około 4, 5 rano, Niemcy zaczęli łomotać do żydowskich domów, nakazali Żydom natychmiast się ubierać, spakować najpotrzebniejsze rzeczy, pozwolono im zabrać do 25 kg tych rzeczy. Widać to na zdjęciach, że ci biedniejsi Żydzi to nawet nie mieli co spakować tych swoich rzeczy, więc to były jakieś takie toboły. I zgromadzono ich na mieleckim rynku, gdzie dokonywana była selekcja. I tutaj wiadomo, że osoby starsze, osoby chore z góry były skazane na śmierć. Osoby młode, głównie mężczyźni, ale też jakaś grupa kobiet, zostały przeznaczone do obozów pracy. Część do obozu pracy przymusowej w Mielcu, który tak naprawdę właśnie, jeśli chodzi o Żydów, zaczął funkcjonować w tym dniu 9 marca, a to było około, chyba o ile dobrze pamiętam, 100 osób, natomiast kilkaset osób
około 500 chyba, może trochę więcej, zostało posłanych do obozu Pustkowie, gdzie ci mężczyźni szli na piechotę z Mielca do Pustkowa, to jest ponad 20 kilometrów. Tam w tym obozie zginął między innymi Sender Weissman, czyli brat Ity, o której opowiadałam. Jak widać na tych zdjęciach, Żydzi zostali pognani, bo tak to można powiedzieć, w takim bardzo wstrząsającym, okrutnym marszu z rynku mieleckiego na lotnisko w Chorzelowie. To była odległość około 7 kilometrów, więc proszę sobie wyobrazić, co to znaczyło dla kobiet, dla dzieci, dla starszych osób. No i oczywiście działo się tak, że jeżeli ktoś nie radził sobie z tym marszem, a w tych warunkach zimowych to na pewno było bardzo trudne, to po drodze został rozstrzelany i ofiar z tego dnia 9 marca jest mniej więcej około 300, może więcej, tyle osób straciło życie, nie doszło nawet do tych hangarów. Ci, którzy doszli do hangarów, zostali w nich przetrzymywani w katastrofalnych, okropnych warunkach. Tam było zimno, tam było ciemno, nie dostawali jedzenia, tam się działy wstrząsające sceny. Jak wspomina Berta Lichtig, były osoby, które dosłownie wariowały. Kobiety mające małe dzieci nie miały czym nakarmić tych dzieci. Ludzie nie wiedzieli, co się z nimi stanie. No, jak się o tym pomyśli dzisiaj, to po prostu horror, coś niewyobrażalnego. Oni w tych hangarach przebywali przez kilka dni i 11 marca wyruszył z Mielca pierwszy transport, który pojechał na teren dystryktu lubelskiego i wszystkie te transporty, które potem z Mielca odjechały, to pojechały właśnie w tamtym kierunku i ci mieleccy Żydzi w liczbie około 4 tysięcy znaleźli się właśnie na terenie Lubelszczyzny. Nielicznym udało się stamtąd w jakiś sposób, z pomocą, głównie z pomocą Polaków, wydostać, a reszta, no niestety, zginęła potem w obozach zagłady, głównie w Bełżcu, głównie w Sobiborze, ale też w Majdanku i Treblince. Tomasz Frydel, historyk, który zajmował się też historią społeczności żydowskiej w Mielcu, on podaje takie liczby, że ponad 1800 osób zginęło w Bełżcu, ponad 1000 w Sobiborze i 750 w Majdanku i Treblince. I w taki sposób zakończyła się żydowska historia społeczności żydowskiej Mielca. Mielec stał się pierwszym miastem wolnym od Żydów, co należy podkreślić, bo no, niewiele się o tym mówi i myślę, że niewielu mieszkańców Polski o tym fakcie wie, że to w Mielcu właściwie doszło do pierwszej akcji Reinhardt. Również myślę, że mała jest wiedza o tym, że w Mielcu istniał obóz pracy przymusowej, który w pewnym momencie stał się obozem, filią obozu Łaszowskiego, czyli obozem koncentracyjnym. To też jest osobna historia warta opowiedzenia, historia tego obozu. W tym obozie zginęło około 800 Żydów. Żydów oczywiście nie tylko mieleckich, bo tam byli przewożeni Żydzi z różnych części Polski. Ci Żydzi zostali pochowani w lasku, tak zwanym Lasku Berdechowskim, który znajduje się nieopodal terenu, na którym funkcjonował obóz. I to jest taka rzecz, która nam w naszej grupie Majsztejtele Mielec bardzo leży na sercu i w tej chwili staramy się o to wraz z Fundacją Zapomniane, żeby oznaczyć mogiły, które no, nie wiemy w tej chwili, gdzie są. Rozpoczęliśmy już poszukiwanie. Mam nadzieję, że uda się te mogiły oznaczyć i godnie upamiętnić te osoby, które tam spoczywają, a niewiele osób w Mielcu, niewielu mieszkańców miasta w ogóle wie, że takie miejsce w Mielcu istnieje, więc to jest taki nasz priorytet w tej chwili. Jeśli chodzi o żydowską społeczność Mielca, która ocalała
To jest to bardzo niewielka liczba. To są osoby, które, tak jak już mówiłam, którym udało się zbiec z tych gett przejściowych. To są osoby, które uniknęły deportacji, bo gdzieś wcześniej posiadały jakieś wiadomości i no i uciekły z Mielca, zanim doszło do deportacji. To są również osoby, które udały się do Związku Radzieckiego. Jak wiemy, kto zna dosyć dobrze historię Holokaustu, to wie, że największa liczba Żydów, którym udało się ocalić, to byli ci, którzy przetrwali w Związku Radzieckim, więc jakaś liczba mieszkańców Mielca też przetrwała. Ale generalnie, jak wspominała Berta Lichtig, do Mielca po wojnie wróciło niewielu ponad 100 mieleckich Żydów. Na pewno gdzieś jeszcze ci ocaleni byli, ale nie wrócili do Mielca. Andrzej Krępa, autor książki, o której wspominałam, on sporządził taką listę osób, które w Mielcu po wojnie się zarejestrowały. I to było 300 osób, ale autor podkreśla, że to nie były osoby tylko z Mielca, ale też z okolic. Więc generalnie z Mielca procentowo bardzo mało osób ocalało, bo ta społeczność mielecka żydowska, o tym nie powiedziałam, powinnam powiedzieć o tym na początku. Ta społeczność żydowska mielecka w dniu wybuchu II wojny światowej liczyła gdzieś około 500-400 Żydów. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była skala tej zagłady mieleckiej społeczności żydowskiej. Jeśli chodzi o groby masowe, które znajdują się na terenie Mielca, o tym Lasku Berdechowskim już Państwu powiedziałam, ale mamy też dwa miejsca, gdzie bez wątpienia spoczywają ofiary tej deportacji i ofiary egzekucji, które były przeprowadzane w czasie wojny. To jest cmentarz żydowski na Traugutta, o którym jeszcze opowiem, i to jest mogiła zbiorowa na ulicy Wspólnej. Mogiła zbiorowa Żydów, właśnie ofiar tego dnia 9 marca 1942 roku. I teraz może właśnie trochę opowiem o tych miejscach żydowskich, jeśli takie można określić, które w Mielcu się zachowały, o tym dziedzictwie żydowskim. Nie mamy tego niestety wiele. Nie mamy takiego szczęścia jak w niektórych miastach, że zachowały się w jakiejś części przynajmniej żydowskie cmentarze w takim pierwotnym stanie, w jakim były. Tutaj na zdjęciu widzą Państwo cmentarz przy ulicy Jadernych, dzisiejszej ulicy Jadernych, kiedyś to była ulica Kolejowa, potem Hańki Sawickiej, który no w takim kształcie, jak jest na zdjęciu, nie istnieje. Historia tego cmentarza zresztą jest absolutnie tragiczna, ponieważ najpierw zlikwidowali go Niemcy, postanowili go zupełnie zmieść, że tak powiem, z powierzchni ziemi. I oczywiście, jak wszędzie w Polsce, macew używali do utwardzania dróg, do wzmacniania rzeki naszej Wisłoki, jakichś kanałów przeróżnych. Natomiast po wojnie dzieła zniszczenia dokonała władza polska, niestety. Podjęto decyzję o całkowitej likwidacji tego miejsca i urządzono tam park, wybudowano pocztę. Ja nawet, co często o tym mówię, teraz przypominam sobie dopiero teraz, że tam na terenie tego cmentarza był taki mały sklep, w którym pracowała siostra mojej mamy. Ja tam chodziłam do tego sklepu, nie wiedząc, że jestem na terenie cmentarza. Więc tego cmentarza właściwie, można powiedzieć, nie było, tak wizualnie go nie było. Szczątki Żydów znajdujących się właśnie w tym miejscu zostały wykopane, ale zapewne nie wszystkie. Najpierw pochowane na cmentarzu parafialnym w Mielcu, a potem w latach 80. przeniesione na cmentarz żydowski w Nowym Sączu przy ulicy Rybackiej. I to, co Państwo tutaj widzą na zdjęciu, o tak, tym wcześniejszym, to są macewy, które różni dzielni mielczanie w latach 90. wydobywali z różnych miejsc. To są macewy, które wydobyto, które znajdowały się pod płytą rynku, i kiedy remontowano rynek, to wydobyto te macewy. To są macewy wydobywane z rzeki, przywożone z innych miejsc. Właściwie szczątki macew, bo niewiele jest macew takich, które zachowały się w całości.
Zostały one ustawione na cmentarzu, oczywiście nie w pierwotnych miejscach, gdzie te osoby spoczywają. Dzięki między innymi sfinansowaniu tej operacji przez Mielczankę, która wyjechała przed wojną z Mielca, której cała rodzina zginęła w Holokauście, to była pani Rachela Sisman, która też ufundowała pomnik na tym cmentarzu, ufundowała ogrodzenie, bardzo się przyczyniła do tego, że coś, jeśli chodzi o to żydowskie dziedzictwo w Mielcu, mamy. I że ten cmentarz, jakkolwiek jest ten teren jego zupełnie okrojony w stosunku do tego, co było, jednak jest i możemy tam przebywać, możemy o tym cmentarzu opowiadać. To jest jedno z tych miejsc. Drugi cmentarz to jest cmentarz przy ulicy Trauguta w Mielcu, który mnie jest szczególnie bliski, to o tym opowiem też zaraz. Cmentarz, który powstał w 1938 roku. Też jest dosyć ciekawa historia, ale to nie na teraz, bo też bardzo długa. Dlaczego cmentarz powstał i dlaczego nie ma na nim macew? Najprawdopodobniej nie ma, bo być może nie było pochówków przed wojną. Nie zdążyli Żydzi tego cmentarza, mówiąc tak kolokwialnie, uruchomić. Natomiast na tym cmentarzu bez wątpienia spoczywają ofiary Holokaustu, spoczywają ofiary egzekucji, które tam się odbywały. Nie tylko Żydzi, ale też i Polacy, bo też na Polakach dokonywano tam egzekucji. I co dosyć niezwykłe i co, że tak powiem, wyszło nam w trakcie badania historii tego cmentarza, spoczywają tam ofiary Holokaustu, które zostały ekshumowane z innych miejsc na ten cmentarz po wojnie. Bo to był po wojnie jedyny cmentarz w okolicy, działający w okolicy Mielca, więc rodziny tych osób, które zostały tutaj przeniesione, no, wybrały właśnie ten cmentarz. I kilka osób, na szczęście, ponieważ są te widoczne tutaj na zdjęciach, nagrobki są opisane imionami i nazwiskami. Na szczęście na przestrzeni kilku lat udało mi się dosyć dokładnie opisać historię tych osób, które są tam pochowane. Tutaj na zdjęciach widzimy już mogiłę zbiorową na ulicy Wspólnej i między innymi po prawej stronie, mojej prawej, widzimy pomnik poświęcony rodzinie Strok. Tutaj jest błąd w pisowni nazwiska, powinno być napisane przez CH. To jest rodzina właśnie Racheli Sisman, o której wspomniałam, która fundowała nam różne właśnie rzeczy w Mielcu, dzięki której dziedzictwo nasze żydowskie wygląda dużo lepiej niż wyglądało wcześniej. Drugi pomnik to jest pomnik ufundowany z kolei przez mieleckiego ocalałego Józefa Rubina. I to jest to miejsce, o którym wspominałam, gdzie spoczywa co najmniej kilkaset osób, ofiar Mielczan, mieleckich Żydów, ofiar dnia 9 marca 1942 roku. To właściwie tyle, jeżeli chodzi o takie miejsca związane z miejscami pochówku. Tutaj na zdjęciu widzimy tablicę, tu jest pomnik i tablica. Pomnik to jest pomnik poświęcony ofiarom obozu pracy, postawiony w latach 80. w pobliżu tego Lasku Berdechowskiego, o którym wspominałam. A tablica to jest tablica, którą ufundował Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, w 80. rocznicę akcji Reinhardt na cześć ku czci żydowskich mieszkańców Mielca, przy ulicy, którą rozpoczynał się ten marsz z rynku mieleckiego na lotnisko. Ale myślę, że mówiąc o dziedzictwie żydowskim, to my często zapominamy właśnie o tym, co teraz widzimy na zdjęciu, czyli o tym, że u Żyda zostało nam w Mielcu bardzo dużo budynków, bo wszystkie kamienice, prawie wszystkie kamienice, które znajdują się w rynku, to były kamienice żydowskie. Ta kamienica tutaj, najwyższa, którą widzimy, to była kamienica rodziny Verständling, która podobno, jak wspominali ocalali członkowie tej rodziny, była pierwszą kamienicą w Mielcu, która posiadała kanalizację. To była bardzo bogata rodzina.
Jeden z synów właściciela tej kamienicy ocalał z Holokaustu, napisał zresztą książkę, w której wspomina też ten przedwojenny Mielec, więc to też jest nasze dziedzictwo, te książki i te wspomnienia, które spisali mielczanie, którzy albo zdążyli wyemigrować z Mielca przed wojną i ocaleli, czy ocaleli z zagłady, to też jest nasze dziedzictwo. Poza tym zostało w Mielcu trochę pamiątek po Żydach, które znajdują się w Muzeum Regionalnym. To jest tora, to są świeczniki, to są jakieś przedmioty codziennego użytku. No i tyle, to jest tyle, co zostało nam po żydowskich Mielczanach, więc tym bardziej ta nasza pamięć o nich myślę, że jest niezmiernie ważna. Teraz przejdę do części, która no, jest dla mnie najłatwiejsza do opowiadania, bo jest, dzieje się tu i teraz, czyli części mówiącej o naszych działaniach tutaj w Mielcu, które to, jak już wspomniał Bartek, rozpoczęły się w 2019 roku. Rozpoczęły się z uwagi na taką moją głęboką niezgodę na to, jak wygląda cmentarz żydowski przy ulicy Traugutta, o którego istnieniu w ogóle nie miałam pojęcia. I w 2018 roku po raz pierwszy stanęłam przed tym cmentarzem, zobaczyłam ogromnie zaniedbane miejsce, zachwaszczone, zaśmiecone, opuszczone, wołające wręcz o to, aby ktoś zechciał o nim pamiętać. I tak jak teraz zaczynają mi się w oczach pojawiać łzy, jak o tym, jak to wspominam, tak było wtedy. Stanęłam przed tym cmentarzem i pomyślałam sobie, że przecież to jest niemożliwe, żeby w sporym mieście, które liczy 50 parę tysięcy mieszkańców, nikt nie chciał pamiętać o takim miejscu, gdzie spoczywają przecież ofiary Holokaustu. I zaczęłam myśleć, co z tym zrobić. I ponieważ w którymś momencie mojego życia, widoczna tutaj zresztą na zdjęciu pani Beata Michońska napisała do mnie, że oglądała w telewizji program z Współczesnym Sprawiedliwym, tak określiła tę osobę, a tą osobą był Darek Popiela. Ja zaraz szybciutko wyszukałam tego programu, obejrzałam rozmowę z Darkiem, doznałam jakiegoś takiego olśnienia, że to jest coś, co można robić. To Darek pokazuje mi jakąś drogę. On opowiadał między innymi wtedy o sprzątaniu cmentarza w Grybowie, porządkowaniu, a że ja Grybów mam bardzo niedaleko, postanowiłam do Grybowa pojechać. To się stało właśnie w 2019 roku w maju. Po raz pierwszy byłam w Grybowie i tam w Grybowie poczułam tak po raz pierwszy, że właśnie coś namacalnie zrobiłam swoimi rękami własnymi i że to jest ważne, że to jest jakaś droga i że my w Mielcu też powinniśmy. I zaczęłam się dowiadywać, kto jest właścicielem tego cmentarza, co zrobić, żeby móc go uporządkować, a potem pojawiła się taka myśl, no dobrze, no ale z kim ja to zrobię, prawda? Jak ja znajdę osoby, które będą chciały mi pomóc? I wtedy Kamil Kmak, właśnie grybowianin, pozdrawiam Grybów, bo Grybów jest mi bardzo bliski z racji tego, że tamta moja droga niejako się zaczęła. Kamil mi podpowiedział, żeby założyć grupę na Facebooku. Może w ten sposób uda mi się zgromadzić chętne do pomocy osoby. I tak się stało. I w ten sposób powstała grupa, która w internecie liczy prawie 800 osób, ale wiadomo, że wśród tych osób są i potomkowie Żydów mieleckich, i Żydzi z zagranicy, i Polacy z różnych miejsc w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o osoby tak realnie działające w tym świecie rzeczywistym, to jest tych osób kilkanaście. Przez te nasze akcje porządkowania cmentarza, mówiąc kolokwialnie, przewinęło się na pewno kilkadziesiąt osób, nie tylko z Mielca, bo przyjeżdżali też moi znajomi z Tarnowa, przyjeżdżała Inga Marczyńska z Jasła z dziećmi. My tę pierwszą akcję porządkowania tego cmentarza robiliśmy w maju, chyba to był maj 2020 roku. To był też taki trudny czas, bo była pandemia. Ja nie wiedziałam, czy się nam to uda, ale się udało. I nigdy nie zapomnę tego swojego uczucia po tej pierwszej akcji porządkowania. Ono już zawsze, na zawsze ze mną zostanie, bo to było coś fantastycznego, kiedy ten ogromnie zaniedbany, dosyć spory teren, bo to jest dosyć duży cmentarz,
zaczął przypominać w ogóle miejsce, gdzie spoczywają osoby, które zostały tak bestialsko zamordowane. I od tego się ta nasza praca zaczęła, i właściwie ja o niczym więcej wtedy nie myślałam. Ja nie miałam jakiejś wizji, że będziemy robić coś więcej, ale to się nam wszystko zaczęło tak pięknie rozwijać. Ja dostrzegłam też, że są inne miejsca w Mielcu, o które należy zadbać, że jest właśnie mogiła zbiorowa przy wspólnej. Tam też urządzaliśmy akcję porządkowania. Tam od czasu do czasu też zaglądam, ja i inni patrzymy, co tam się dzieje na co dzień. Dba o to miejsce, w tej chwili dbają służby miejskie, ale my też. Zaczęliśmy też dbać w ubiegłym roku o cmentarz, ten, o którym opowiadałam, czyli cmentarz przy ulicy Jadernych, bo ten cmentarz posiadał ogrodzenie ufundowane przez, posiada ogrodzenie ufundowane przez Rachelę Sisman, ale to ogrodzenie powstało w latach 90., więc ono już wyglądało dosyć źle. Ja w którymś momencie pomyślałam sobie po tym, jak zostałam finalistką Nagrody Polin, a jak niektórzy wiedzą, za tym stoi jakaś tam kwota finansowa, i ponieważ miałam pieniądze, a nie jesteśmy grupą formalną, więc nie mam możliwości jakoś gromadzenia jakichś funduszy. No i wtedy te pieniądze pozwoliły mi pomyśleć o tym, że może byśmy spróbowali odmalować to ogrodzenie. I tak się stało, i z tego jestem bardzo, bardzo dumna, dumna z osób, które to robiły. Zaczynała to robić taka większa grupa, a potem ukonstytuowała się taka trójka głównych tych malarzy tego ogrodzenia: Halina, Krzysztof i Marek. Pozdrawiam ich, i oni dzielnie przez kilka miesięcy ogrodzenie malowali. Ono w tej chwili wygląda pięknie, jest naszą dumą. Powiesiliśmy też na tym ogrodzeniu taką tabliczkę informacyjną z informacją, gdzie jest klucz. O, tu jest właśnie widoczna. I to jest piękne też, że ten cmentarz taki blask zyskał nowy. Osoby, które były na nim kiedyś kilka lat temu, na przykład Jagoda Szkarłat, która nas odwiedziła w marcu tego roku, była zdumiona, że to miejsce wygląda w tej chwili tak dobrze. Więc ja się z tego bardzo cieszę. To jest taka główna, to jest taki główny mój cel, dbanie o te miejsca pamięci, o cmentarze. Wydaje mi się, dla mnie to jest osobiście jedna z najważniejszych rzeczy, które my robimy. Ale tak jak wspomniałam, ta nasza działalność jakoś rozszerzyła się na inne pola. Corocznie organizujemy dwie uroczystości upamiętniające ofiary mieleckie, czyli uroczystość upamiętniającą ofiary spalenia synagogi we wrześniu i oczywiście uroczystość upamiętniającą ofiary deportacji, czyli to są dwie uroczystości we wrześniu i w marcu, i one odbywają się od 2020 roku. Co roku już wpisały się na stałe, myślę, w mielecki kalendarz. Z tego też jestem bardzo szczęśliwa, że mieszkańcy Mielca chcą przychodzić, chcą pamiętać o ofiarach Holokaustu z Mielca. Spotykamy się też w Radomyślu, nieodległym mieście od Mielca. W tym roku akurat nam się to nie udało, ale kilka lat pod rząd spotykaliśmy się tam w rocznicę likwidacji, rocznicę zagłady społeczności żydowskiej Radomyśla. Poza tym palimy światła chanukowe też od kilku lat, już chyba od 2020 roku, albo nawet 19, już nie pamiętam. Palimy światła chanukowe w miejscu, gdzie stała mielecka synagoga. Trzykrotnie organizowaliśmy wydarzenie pod nazwą Otwarta Brama Cmentarza, bo to też wydaje mi się bardzo ważne. Mielczanie chcą przychodzić na te wydarzenia, chcą się dowiadywać czegoś więcej o tych miejscach. Rozmawiają, słuchają. W tym roku też to wydarzenie, myślę, że było bardzo udane i myślę, że to na pewno będziemy kontynuować. No i tak jeszcze spróbuję, zanim przejdę do opowieści krótkiej, mam nadzieję, o moim blogu, bo to jest też, wydaje mi się, ważne, to króciutko jeszcze opowiem o tym, co udało nam się zrobić w ubiegłym roku, jeśli chodzi o takie trwałe upamiętnienia, i z tego jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że to nam się udało wszystko zrealizować. To były trzy rzeczy.
To była tablica przy tym pomniku, który tutaj jest widoczny, pomniku, który powstał w latach 80. z inicjatywy kilku Mielczan i miał upamiętniać właśnie, ma upamiętniać ofiary spalenia synagogi. Przy tym pomniku stanęła tablica ze zdjęciem synagogi i wspomnieniem jednego ze świadków spalenia synagogi. Bardzo zależało mi na tym, żeby taka tablica powstała, bo wielu Mielczan nawet nie wie, że w Mielcu była synagoga, jak wyglądała ta synagoga, a to jest centrum miasta, to jest centralne miejsce i ta tablica jest tam taka bardzo widoczna. Tablica powstała nie tylko dzięki nam, bo inicjatywa była nasza, tablicę projektowała koleżanka z naszej grupy, ale mieszkająca w Tarnowie Greta Pękała, ale tablica powstała dzięki fundatorowi, czyli Stowarzyszeniu Strażnicy Pamięci z Łodzi, i dzięki właścicielowi tego terenu, czyli Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, to była taka nasza praca zespołowa. I to był też ogromnie dla mnie szczęśliwy moment, ten kiedy ta tablica stanęła, to było w kwietniu ubiegłego roku. Oprócz tej tablicy umieszczone zostały w dwóch miejscach w Mielcu takie mniejsze tabliczki. Jedna tabliczka umieszczona została na cmentarzu przy ulicy Trauguta, na kamieniu, który dzięki uprzejmości Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przenieśliśmy z terenu Pomieleckiej Synagodze. Najprawdopodobniej to jest kamień pochodzący właśnie z Synagogi Mieleckiej. I na tym kamieniu umieściliśmy tabliczkę poświęconą pamięci trzech kobiet: Sary, Feli i Lusi. Lusia była dwuletnią dziewczynką, Fela to była jej mama, a Sara to była jej babcia, które pochodziły z Chorzelowa pod Mielcem i które zostały na tym cmentarzu zamordowane. To wiemy bez wątpienia, ale one nie mają grobu, więc mnie bardzo, bardzo zależało, żeby w jakiś sposób one zostały upamiętnione. I to się stało w 80. rocznicę ich śmierci, bo one zginęły 1 maja 1940 roku. Kolejna tablica to jest taka bardzo ciekawa historia i ona wzbudziła nawet spory, może nawet kontrowersje, mogłabym powiedzieć, w Mielcu. Niektórzy tak dosyć podchodzili do tego z dużą rezerwą, ponieważ tablica została umieszczona na takim elemencie infrastruktury kolejowej, który kilka lat temu na zdjęciach z deportacji mieleckich Żydów zauważył Andrzej Krępa, autor książek o mieleckich Żydach, o którym już wspominałam. I ten element tej infrastruktury kolejowej tak bardzo widoczny jest na tych zdjęciach. Obok Żydów właśnie, którzy idą w tym potwornym marszu na lotnisko. I w tamtym roku remontowano linię kolejową, przy której ten element się znajduje. I członek naszej grupy, Stanisław Wanatowicz, zauważył, że ten kamień, że ten element jest przesuwany i powstała taka obawa, że on zniknie, że on zostanie zabrany. I wymyśliliśmy, że postaramy się o to, żeby pozostał i żeby tam umieścić jakąś tablicę ku pamięci mieleckich Żydów. I to się udało. Właściciel terenu zgodził się pozostawić ten kamień. On gdzieś tam jest dalej na zdjęciach. I umieściliśmy tablicę ze zdjęciem właśnie przedstawiającym mieleckich Żydów i ten element. Zdjęcie jest własnością Instytutu Yad Vashem. Uzyskaliśmy od nich zgodę. Tablica została zamieszczona. No nie jest to takie miejsce, przy którym można by się było zatrzymywać, ale jednak jest widoczne i Mielczanie wiedzą, że ta tablica i ten kamień tam się znajduje, bo sporo o tym pisały media, bo to było takie dosyć, to był dosyć taki, mogłabym powiedzieć, niezwykły pomysł, prawda, żeby ten element zachować. Oprócz tego, tak jak mówiłam, że ja się skupiam na razie na Holokauście, na upamiętnieniach, chociaż wiem, że tak nie powinno być, że powinniśmy też dużo opowiadać o tej historii przed Holokaustem. Więc próbuję to robić na blogu, który założyłam.
Blog założyłam na skutek różnych podszeptów, tak? Namawiały mnie osoby, żeby założyć ten blog, bo w grupie na Facebooku trochę te treści ginęły. Nie bardzo chciałam, bo to mi się jakoś kojarzyło z dodatkowym obowiązkiem, chociaż lubię pisać, ale trochę to trwało. Najpierw namawiał mnie kolega Bartek Kowalski, który z nami kiedyś sprzątał cmentarz kilka lat temu. Potem namawiał mnie Ryszard, kolega z naszej grupy. No i w końcu postanowiłam tego bloga założyć i jestem szczęśliwa, że go założyłam, bo on też mnie, mówiąc kolokwialnie, popchnął do tego, żeby poznawać historię mieleckich rodzin żydowskich, żeby je opisywać, żeby trochę pogrzebać w archiwach, co niewątpliwie bardzo mi się spodobało i myślę, że sporo rzeczy udało mi się znaleźć, sporo faktów udało mi się znaleźć, które do tej pory nie były w Mielcu znane. Tutaj na zdjęciu przed chwilą byli pokazani też młodzieńcy z Izraela, którzy pomagali nam na cmentarzu na Jadernym w tamtym roku, o tym zapomniałam powiedzieć. Więc wracając do bloga, na tym blogu jest kilkadziesiąt tekstów. Ja tam stworzyłam też taki cykl Twarzy Mieleckiego Sztetla, gdzie staram się o tych rodzinach opowiadać, o tym też, co było przed wojną, o tym sztetlu, żeby mieszkańcy Mielca no, mieli jakieś wyobrażenie, jak ten sztetl wyglądał. Tutaj jest adres bloga, właśnie więc zapraszam. Oprócz tego, cóż, no byliśmy w tamtym roku też na takiej zorganizowanej wycieczce na Kazimierzu Krakowskim, bo chciałam, żeby mielczanie trochę też właśnie historię Żydów poznali z innej strony. Byliśmy też u Irka Sochy w Dębicy. Irek jest też aktywistą sieci Forum Dialogu. Pozdrawiamy Irka, jeśli może nas ogląda. To też była bardzo cenna, to też było bardzo cenne spotkanie. Tak więc pokrótce o naszych działaniach, o tym mogłabym mówić i mówić i mówić bardzo długo, bo jest mi to bardzo bliskie. 5 sierpnia, w poniedziałek o 9 będziemy sprzątać cmentarz na Traugutta. Gdyby ktoś chciał nam pomóc, to serdecznie zapraszam. 15 września, myślę, że o 11 spotkamy się pod tą tablicą i pomnikiem upamiętniającym ofiary spalenia synagogi z grupą podkarpacką Forum Dialogu, więc też zapraszam wszystkich, zapraszam na bloga, zapraszam do grupy Majsztajtele Mielec na Facebooku, zapraszam do kontaktu indywidualnego, jeśli ktoś by chciał ze mną porozmawiać, to jak najbardziej. I przy tej okazji, jak mówię o działaniach, to ja z całego swojego serca chciałam podziękować wszystkim mielczanom, którzy w grupie są i którzy tak wspaniale pracują, bo oni są absolutnie wspaniali. Ja muszę to powiedzieć wszystkim, że to są tak cudowni, wspaniali, sprawczy ludzie, że mogłabym tylko marzyć kiedyś, że takie osoby spotkam, że będą chciały mi pomagać. To jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. To jest taka dodatkowa wartość tego przywracania pamięci, że spotkała się grupa ludzi, która się zaprzyjaźniła ze sobą. Myślę, że to w takich trudnych czasach, które teraz mamy, to jest coś niezwykle cennego. I na koniec Bartek mnie poprosił, żebym powiedziała, dlaczego to robię. I to jest chyba rzecz wcale nie najłatwiejsza odpowiedzieć tak w jednym zdaniu, dlaczego to robię, bo to jest sprawa bardzo złożona. I myślę, że tu wiele czynników na to się składa. Dlaczego zaczęłam w ogóle to robić? Jak to się stało, że zaczęłam myśleć o tym, że w Mielcu coś trzeba zadziałać, jeśli chodzi o tę pamięć żydowską? Ja o Żydach mieleckich jeszcze powiedzmy 5-6 lat temu nie wiedziałam absolutnie nic. Nie wiedziałam, że mieleccy Żydzi w ogóle istnieli. To jest zawstydzające, prawda? Do tej pory ja się tego wstydzę, nie wiedziałam, gdzie była synagoga. Mi o tym nie powiedział w domu, w szkole. I w którymś momencie swojego życia przeczytałam książkę Moniki Schneiderman Fałszerze Pierwszu, w której to książce ona pisze o niepamięci, którą społeczeństwo polskie dotknęło Żydów. Ja wtedy zrozumiałam, że ja jestem w tym społeczeństwie, jestem w tej wspólnocie, która nie chce pamiętać o Żydach.
Zrobiło mi się ogromnie, ogromnie wstyd i postanowiłam coś z tym zrobić. Cały czas gdzieś tam przetwarzałam w głowie, co ja mogłabym zrobić. Myślałam o tym, że no, ponieważ ja dużo czytam, dużo o książkach piszę, będę dalej czytać, zawsze czytałam dosyć sporo o Holokauście, będę pisać o tych książkach, opowiadać ludziom, ale to mi się wciąż wydawało za mało, za mało. No i potem, tak jak już opowiadałam, trafiłam na wywiad z Darkiem Popielą i tak się rozpoczęła ta, nie wiem, czy słowo przygoda jest dobrym słowem w tym wypadku, ale nasza przygoda w Mielcu z tego mojego ogromnego poczucia wstydu, ogromnej niezgody na to, że miejsca żydowskie w Mielcu wyglądają tak, jak wyglądają. I taką dosyć dobrą odpowiedzią chyba jest fragment, który ja znalazłam, czytając książkę Anny Bikont. Czytam ten fragment, czytając książkę Cena w poszukiwaniu dzieci. Anna Bikont napisała tak, bo ona też się spotykała z osobami, takimi jak ja i inni, przywracający pamięć. Tak się dzieje w wielu miejscowościach w Polsce. Ktoś nie sposób powiedzieć, dlaczego właśnie on czy ona nie może wytrzymać pustki wygnania ludzi, nie tylko z życia, ale także pamięci, i zaczyna tę pustkę wypełniać. Myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź na to pytanie, a druga odpowiedź też mi bardzo koreluje z tym, co powiedziała niedawno Karolina Panc, też nasza aktywistka z sieci Forum Dialogu. W wywiadzie udzielonym w Wysokich Obcasach Karolina powiedziała, że zajmuje się tym, czym się zajmuje, z uwagi na to, że chce w ten sposób spłacić dług swojej niewiedzy. Ja też tak to czuję. To jest też w jakiś sposób spłacanie długu mojego, tego, że przez tyle lat nic nie obchodzili mnie mielscy Żydzi, a przecież oni tworzyli naszą mielecką społeczność, oni tworzyli to miasto, oni budowali to miasto. I nie mogę się zgodzić na to, że nie chcemy w Mielcu o tym pamiętać, dlatego robię wszystko, żeby jak największa liczba Mielczan nie pozostawała w takiej niewiedzy, w jakiej byłam ja przez wiele, wiele lat, bo to jest naprawdę zawstydzające i tak nie powinno być. To są te główne powody, ale myślę, że powody są też inne i takie bardzo prozaiczne. One są oczywiście gdzieś tam poboczne, ale nie ma co ukrywać, że takie są, że jest to też jakaś samorealizacja w ten sposób, jakieś przychodzi uczucie spełnienia, jeśli jakiś cel się uda zrealizować i to motywuje do dalszych działań. I myślę, że to u wszystkich tak działa, nie tylko u mnie. Niektórzy mnie pytali, dlaczego się zajmuję tym, a nie na przykład, i w tych pytaniach była taka trochę postawa bierno-agresyjna, agresywna. W tych pytaniach było, dlaczego nie zajmuję się na przykład rzezią wołyńską albo żołnierzami wyklętymi, że o nich należy pamiętać. No dlaczego nie? Dlatego, że osób, które zajmują się tym tematem, działają w tym obszarze, nawet w Mielcu, jest bardzo dużo. W Mielcu w tym roku chyba został odsłonięty olbrzymi pomnik ku pamięci żołnierzy wyklętych. Natomiast Żydami nie chce się zajmować prawie nikt. Więc dlatego też uznałam, że muszą się znaleźć osoby, które będą się tym zajmować, że my jesteśmy to winni naszym współobywatelom. I to chyba tyle. Chyba więcej nie będę już o tym opowiadać, bo też mogłabym mówić długo o tych swoich odczuciach i uczuciach. Ja tylko na koniec chciałam przeczytać taki fragment krótki z książki pana Andrzeja Krępy, który bardzo mnie poruszył. Ten fragment znalazł się w pierwszej jego książce Zagłada Żydów Mieleckich, ale też znalazł się w książce najnowszej Sztek Mielec. On mnie bardzo poruszył i ja spacerując po mieleckiej starówce, ja bardzo o tym, co pan Andrzej napisał, pamiętam. Zaraz to przeczytam, ale Bartek, pozwolisz, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam. Oczywiście wiedziałam, że o czymś zapomnę. Zapomniałam o tym powiedzieć. O, nie wiem, czy widać książkę Tymka Pichety, który jest członkiem naszej grupy. Jego mama jest członkiem naszej grupy i dziadek jest członkiem naszej grupy, pomaga nam na cmentarzu.
Książka jest rezultatem spotkania takiego internetowego Tymka 8-letniego ze Steve'em ocalałym z Holokaustu, zresztą więźniem obozu mieleckiego. To też niesamowita historia. Steve pochodzi z Krakowa, ale znalazł się też w Mielcu w obozie. I to jest rezultat tego internetowego spotkania. To też temat na osobną opowieść i z tego jestem bardzo dumna. Jestem dumna z Tymka, ale też i z siebie, bo ja dużo pracy włożyłam, żeby ta książka wyszła, nie tylko ja. Włożyła w to dużo pracy też Natalia Gancarz, Adam Bartosz, Magda Bartosz i wiele, wiele osób, które stały się donatorami tej pozycji, odpowiedziały na nasz apel, za co jestem ogromnie wdzięczna. I my z Tymkiem, mam nadzieję, spotkamy się 14 września w księgarni Dębickich w Mielcu. I teraz ten fragment, ostatni, i już Państwu będę życzyć dobrego wieczoru. Żydzi mieleccy podzielili los innych społeczności żydowskich z miast i osiedli całej okupowanej Polski. Ofiarami wojny oraz rozplanowanej przez Hitlera eksterminacji padły całe rodziny, biedne i bogate, cieszące się poważaniem, wpływami i rozlicznymi możliwościami. Dzisiaj, spacerując po mieleckim rynku, nie wolno nam o tym zapomnieć. Właśnie. I o to apeluję do wszystkich Państwa, tych z Mielca i tych z całej Polski, spacerując po swoich miejscowościach, nie zapominajcie, że tutaj mieszkali kiedyś Żydzi. Pamiętajcie o nich. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Iza, bardzo dziękuję za to pełne treści, pełne wiedzy, ale pełne też takiego serca i ciepła Bo my mamy serce w spotkanie. Mielcu. To Bardzo dziękujemy. Można zdecydowanie Cię słuchać godzinami i też online, czego się obawiałaś, że nie tylko obawiałam na się, żywo, tak. ale i internetowo. Zapraszam do Mielca na spotkania na żywo. Tak, zapraszam. Zapraszamy do Mielca, zapraszamy na wszystkie wydarzenia i może powtórzysz jeszcze raz daty. Tak, no to 5 sierpnia, czyli już poniedziałek, się spotykamy na porządkowaniu cmentarza o godzinie 9 przy Traugutta, na cmentarzu przy ulicy Traugutta. Będzie naprawdę fajnie, bo to powiem Wam, że to są świetne spotkania. My się tam bardzo zawsze napracujemy, ale jest też naprawdę fajnie i wychodzimy tacy pełni energii z tych spotkań. 14 września, tak, jesteśmy wstępnie umówieni z panią Danutą Dębicką i z rodzicami Tymka i z Tymkiem. Spotkamy się w księgarni Dębickich na spotkaniu z Tymkiem. Nie wiem jeszcze o której godzinie, ale o tym na pewno będę pisać. I 15 września, czyli dnia następnego, najprawdopodobniej o 11, jeszcze nie ustaliłam godziny, ale tak myślę, na placu, gdzie stała Mielecka Synagoga, to jest okolica ulicy Berka Josolewicza zresztą i skweru Abby Fenichela, na uroczystości upamiętniającej ofiary spalenia mieleckiej synagogi we Wrośle. Chciałbym teraz zapytać Państwa, czy macie Państwo jakieś pytania, jeszcze przemyślenia, komentarze? Dziękujemy Pani Anno również. Dziękuję. Inspirujące spotkanie. Tak, tutaj Pani Jolanta też przysyła Pani podziękowania i Jolanta. Jest to życzenia. pozdrawiamy serdecznie naszą przyjaciółkę Jolantę. Jeśli nie widzę żadnych zgłoszeń, to jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję Izo, dziękuję Maju za pomoc. Zapraszam na kolejne spotkanie Seku Zoom na forum, które odbędzie się już 20 sierpnia o godzinie 19 we wtorek. Spotkamy się z dr Ewą Wiatr, która przybliży wydarzenia związane z 80. rocznicą zagłady getta w Litzmannstadt, getta w Łodzi. W tym roku w sierpniu 80. rocznica zagłady drugiego największego getta w okupowanej Europie. Zapraszamy serdecznie i życzę dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.